Stanisława Ścigacz. Mieszkam w Kędzierzynie Koźlu, w parafii prowadzonej przez ojców oblatów. Patronem mojej parafii jest święty Eugeniusz de Mazenod i już z urzędu jest dla mnie ważny. Wiele informacji możemy przeczytać o świętym Eugeniuszu. Mając 29 lat, przyjął święcenia kapłańskie, założył zgromadzenie misjonarzy ojców oblatów. Zawsze posługiwał wśród najuboższych i tam też posyłał kapłanów, nawet do najdalszych zakątków ziemi. Święty Eugeniusz staje na drogach mojego życia i pokazuje, co w nim jest najważniejsze. Jestem mu za to bardzo wdzięczna. Narodził się dla nieba 21 maja 1861 roku i dzień 21 maja jest świętem naszej parafii. 21 dzień każdego miesiąca to też spotkania robocze naszej gazetki parafialnej Dobrze, że jesteś. Chcemy w ten sposób pokazać, że święty Eugeniusz inspiruje nas do pracy i jest dla nas ważny. W tym roku obchodziliśmy 25-lecie naszej gazetki i pojechaliśmy na pielgrzymkę do Rzymu. Tam gościliśmy w domu generalnym ojców oblatów. Byliśmy bardzo szczęśliwi, bo otrzymaliśmy błogosławieństwo krzyżem, który nosił święty Eugeniusz. Mogliśmy ten krzyż trzymać w dłoniach, ucałować. Modliliśmy się też w różnych intencjach przy jego relikwiach, relikwiach serca świętego Eugeniusza. Święty Eugeniusz umarł mając 79 lat. Powiedział wtedy, że umiera i jest szczęśliwy. Szczęśliwy, bo założył zgromadzenie misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej. Do swoich współbraci powiedział, żeby wśród siebie szerzyli miłość, a na zewnątrz gorliwość o zbawienie dusz. Święty Eugeniuszu, Twoje przesłanie jest aktualne zawsze, a szczególnie w tych naszych trudnych czasach. Dziękuję Ci, że jesteś w moim życiu, że jesteś dla mnie wzorem do naśladowania i proszę o orędownictwo w niebie.